Szanowni Państwo, tematem mojego odczytu będzie jeden z oryginalnych argumentów księdza profesora Michała Heidera, który to argument należałoby zaklasyfikować jako argument z zakresu filozofii Boga. Oczywiście filozofia Boga w wydaniu księdza Michała Heidera ma swój własny niepowtarzalny charakter, który sądzę, że bez większego ryzyka błędu można określić jako filozofię Boga, albo wręcz teologię uprawianą w kontekście nauki. O tym, że taka dziedzina z pogranicza nauki i teologii faktycznie istnieje i że jest kojarzona z nazwiskiem Heidera, może świadczyć choćby to, że pojawiają się już książki dotyczące tej tematyki, na przykład książka pana profesora Wiesława Macka zatytułowana ni mniej, ni więcej, tylko właśnie Teologia nauki według księdza Michała Heidera. Argument, o którym chcę mówić, dotyczy starego jak świat problemu obecności Boga w świecie przyrody. Jak wiadomo, problem od zawsze narażał do najbardziej istotnych i zarazem najtrudniejszych zagadnień teologicznych i zarazem filozoficznych. Celem mojego referatu będzie próba analizy, być może też jakiegoś zmienięcia argumentu Heidera, który wyjaśnia pozorną nieobecność Boga w świecie przyrody i który zarazem uzasadnia, pod jakimi warunkami świat przyrody można, bez naruszenia kanonów poprawności metodologicznej, traktować w kategoriach dowodu obecności Boga. Moje wystąpienie będzie składać się z trzech części. W pierwszej z nich przedstawię kontekst dyskutowanej problematyki, omówię główną ideę pomysłu Heidera, w drugiej odwołam się do argumentów innych uczonych, którzy w podobny sposób interpretowali zagadnienie obecności Boga w świecie przyrody. W trzeciej części zaprezentuję argument Karla Ranera, który można potraktować jako takie teologiczne uzasadnienie tej idei. Pierwsza część, dlaczego Pan Bóg nie zostawia śladów? O Bogu obecnym w świecie przyrody tradycyjna teologia, jak wiemy, mówiła od dawna. Co prawda wyraźne odróżnienie teologii nadprzyrodzonej, która jest oparta na objawieniu i tradycji, od teologii naturalnej, która odwołuje się tylko do racji rozumowych, takie odróżnienie dokonało się dopiero na pewnym etapie refleksji teologicznej. Ale już od samego początku, od pierwszych wieków chrześcijaństwa, teologowie mieli wyraźną świadomość tego, że o Bogu mówi nie tylko Pismo Święte, ale również Księga Natury. Teologię naturalną od początku traktowano jako dziedzinę filozoficzną, ponieważ analizy przeprowadzane w ramach tej dyscypliny z założenia miały się odwoływać tylko i wyłącznie do racji rozumowych, nie do objawienia i nie do tradycji. I pod kategorię właśnie takich rozumowych analiz podpadają różnego rodzaju tak zwane dowody na istnienie Boga, formułowane przez wieki w ramach tej dziedziny, na przykład dowód ontologiczny, czy też na przykład dowody kosmologiczne, na przykład tak zwane drogi do Boga świętego Tomasza z Akwinu. Cały czas one mają charakter argumentów rozumowych, pomimo tego, że przesłanki tych argumentów czy tych dowodów pochodzą z obserwacji świata przyrody, jako takie mają status przesłanek empirycznych. Ma to oczywiście istotne znaczenie dla metodologicznej poprawności tego typu analiz, dlatego że niezależnie od tego, czy uzyskiwane w wyniku takich analiz wnioski są słuszne i doniosłe, czy też błędne i trywialne, to cały czas jest to jednak metodologicznie czysta filozofia. Pierwsze problemy z metodologiczną poprawnością takich analiz pojawiły się na początku czasów nowożytnych i były związane z gwałtownym rozwojem nauk szczegółowych. Jak wiemy, teologia naturalna właśnie wtedy przecież ujęła się w fizykoteologii. Zaczęła wykorzystywać do swoich celów, najczęściej apologetycznych, wyniki nauk ścisłych, włożąc, że rozwijające się nauki dostarczają mocnych dowodów, już nie rozumowych, ale empirycznych, dowodów na istnienie Boga. Przedstawiciele fizykoteologii odwoływali się bardzo często do argumentu teleologicznego, wskazującego na uporządkowanie i rzekomą celowość świata, przyrody, zarówno ożywionej, jak i nieożywionej. Własności te, zdaniem fizykoteologów, domagają się przyjęcia wniosku obecności Boga, który zaprojektował odpowiednie struktury świata przyrody, dzięki czemu zarówno organizmy żywe, jak i obiekty świata nieożywionego istnieją i działają dla określonego celu.
Psychodelia pojawiła się pod koniec XVII wieku i przez ponad dwa wieki dominowała w dyskusjach nad miejscem i rolą Boga w świecie przyrody. I chociaż argumenty przeciwko tej tendencji pojawiły się natychmiast po jej powstaniu, to jednak dopiero w wieku XX w pełni uświadomiono sobie, że ta koncepcja jest oparta zarówno na błędach metodologicznych, jak i teologicznych. Okazało się, że praktyka wyjaśniania określonej własności świata przyrody obecnością Boga albo traktowania takich własności w kategoriach dowodu na istnienie Boga nie jest słuszna. Jeżeli chodzi o racje metodologiczne, przemawiające przeciwko tendencjom fizyko-teologicznym, to w zwięzły sposób ujmuje je zasada naturalizmu metodologicznego, która domaga się, by wyjaśnianiu świata przyrody nie odbywać się do przyczyn nienależących do tego świata. Nieprzestrzeganie tej zasady wiąże się z ryzykiem popełniania błędu związanego z metodą Boga od zapychania dziur. Jest to błąd zarówno metodologiczny, jak i teologiczny, a polega on na wyjaśnianiu bezpośrednią interwencją Boga tych zjawisk lub aspektów świata przyrody, które stanowią dziurę naukowej wiedzy o świecie. To istotne, naturalizm metodologiczny jest zasadą metodologiczną, a nie ontologiczną. To znaczy, że nie stwierdza niczego o ontologicznej strukturze świata. W szczególności koncepcja ta nie jest równoważna z naturalizmem ontologicznym, czyli z materializmem. Stoi jedynie na straży metodologicznej poprawności wyjaśnienia naukowego. Pojawia się w tym miejscu kluczowe dla naszych analiz pytanie, dlaczego w świecie przyrody nie można znaleźć jednoznacznych i czytelnych znaków obecności Boga. Interesujący argument, w którym zawarta jest odpowiedź na to pytanie w kolumnie Michał Heller, jego zdaniem istotnym czynnikiem, który uniemożliwia dostrzeżenie śladów Boga w otaczającym człowieka wszechświecie, jest skala, w jakiej dokonuje się obserwacji mającej na celu znalezienie śladów Boga. Cytuję. Michał Keller pisze, cały wszechświat jest dziełem Boga, jeżeli przez ślad rozumiemy coś na kształt odcisku buta na niepokalanej bieli śniegu, czyli jakiś lokalny efekt świadczący o tym, że coś zostało naruszone, to w gruncie rzeczy szukamy jakiejś dziury, którą moglibyśmy wypełnić hipotezą Boga. Albo inaczej, cały wszechświat jest jednym wielkim śladem Boga i nic dziwnego, że szukamy na próżno, jeżeli nasz wzrok koncentrujemy na szczegółach, które miałyby świadczyć o istnieniu Stwórcy. Koniec cytatu. Podstawowym powodem, dla którego poszukiwanie śladów Boga w świecie przyrody nie przynosi pożądanego rezultatu, jest zatem brak odpowiedniej skali porównawczej. Każdy element i każda własność stworzonego świata w takim samym stopniu świadczą o istnieniu Stwórcy, dlatego nie jest możliwe dostrzeżenie różnicy, która pozwoliłaby w łatwy sposób zidentyfikować Boga stojącego za zjawiskami świata przyrody. Aby dostrzec ślad pozostawiony przez Boga, należy zwrócić swój wzrok ku całości dzieła stworzenia. Oczywiście nie chodzi przy tym o to, by ulegać jakimś nastrojom, które rodzą się z kontemplowania świata przyrody. Należy raczej, stwierdza Heller, poszukiwać czegoś, co tę całość charakteryzuje na jej najgłębszym poziomie. Zdaniem Hellera, tą podstawową charakterystyką wszechświata, która zdradza obecność Boga, jest racjonalny aspekt całości, który decyduje o tym, że stworzony świat jest przeniknięty sensem. Sens oznacza w tym przypadku, zdaniem Hellera, tę cechę świata przyrody, dzięki której jest możliwe jego racjonalne badanie. Bóg nie zostawia zatem widocznych śladów w stworzonym przez siebie świecie przyrody, ponieważ cały ten świat jest jednym wielkim śladem jego obecności. Heller używa w tym kontekście określenia, do którego z upodobaniem przez całe swoje życie odbywał się Einstein. Mianowicie pisze, całość jest wielkim śladem Boga, the mind of God, stwórczy zamysł, zakręty w istniejącym wszechświecie. Co istotne, zamysł ten jest zapisany w języku zrozumiałym dla człowieka. W tej perspektywie uprawianie nauki i filozofii jawi się jako podejmowana ciągle na nowo próba odczytania informacji zakodowanej przez stwórcę w strukturze wszechświata. Sama możliwość zrozumienia tego języka, którym posłużył się Bóg i rozszyfrowania zapisanej przy jego pomocy informacji, sama możliwość nie jest oczywista. Tego, że wszechświat wychodzący z ręki Boga równie dobrze mógłby być chaotyczny i całkowicie dla człowieka niepoznawany. Tymczasem jest inaczej. Wszechświat jest uporządkowany i racjonalny, co więcej jest matematyczny. Język matematyki okazuje się bowiem wyjątkowo skutecznym narzędziem, przy pomocy którego możliwe jest
odczytywanie stwórczego zamysłu Boga. Podstawowa różnica pomiędzy podejściem fizykoteologii a stanowiskiem Hellera polega na tym, że w pierwszym przypadku obecności Boga w świecie przyrody świadczą określone własności obiektów należących do tego świata, szczególną tego typu własnością jest rzekoma celowość, która charakteryzuje obiekty, i że obecność takich własności można wykazać, posługując się metodą empiryczną. W drugim przypadku, czyli w przypadku Anais-Hellera, świat przyrody nie wskazuje bezpośrednio na Boga, a stosowanie metody empirycznej w celu odkrycia śladów pozostawionych przez Twórcę jest niedopuszczalnym błędem metodologicznym i teologicznym. Owszem, w interpretacji Hellera sam wszechświat jest śladem Boga, ale takie utożsamienie, to znaczy wszechświat równa się ślad Boga, dokonuje się tu już na metapoziomie. O istnieniu Boga nie świadczą tutaj elementy i własności świata przyrody, ale racjonalność ukryta w ich strukturze, i to na dodatek w strukturze pojmowanej całościowo, a nie lokalnie. Problem ostatecznych podstaw racjonalności, a także uzasadnienie niezwykłej skuteczności metody racjonalnego badania tego, co istnieje, stosowanej w poszczególnych naukach ścisłych, należy do zagadnień typowo filozoficznych. Wczoraj mówiliśmy o tym na konferencji poświęconej filozofii arcybiskupa Józefa Zdzińskiego. Stanowisko Hellera jest zatem stanowiskiem filozoficznym, które nie narusza żadnej z reguł metodologicznych obowiązujących w nauce i które na dodatek dostarcza teologicznie poprawnej, skądinąd atrakcyjnej wizji Boga, który oddziaływuje ze światem przyrody nie na poziomie konkretnych zdarzeń zachodzących w czasie i przestrzeni, ale na poziomie racjonalnej matrycy świata, czy pola racjonalności, które jest pierwotne w sensie logicznego, a nie jedynie czasowego poprzedzania względem wszystkiego, co istnieje. Świat Boga jest zatem wyraźny, ale aby go dostrzec, potrzebna jest odpowiednia perspektywa, którą uzyskuje się, odrywając swój wzrok od technicznych szczegółów mechanizmu świata, koncentrując się na racjonalnym aspekcie całości. Okazuje się, że na przestrzeni wieków wielu zarówno filozofów, jak i naukowców spoglądało na świat przyrody właśnie z takiej perspektywy. Ich spostrzeżenia można zatem potraktować jako istotny argument za poprawnością i trafnością interpretacji Hellera. Część druga – odczytywanie zamysłu Boga. Historia nauki obfituje wymowne przykłady świadczące o tym, że uczeni bardzo często traktowali poznawalny przez siebie świat przyrody w kategoriach księgi, z której można odczytywać zapisany w niej zamysł Boga. Co prawda wielu z nich, zwłaszcza w okresie właśnie dominacji fizykoteologii, starało się dostrzegać przyczynową rolę stwórcy nie tylko na poziomie racjonalnej matrycy świata, ale również w określonych zjawiskach, konkretnych własnościach organizmów i struktur świata przyrody. Ale w każdym konkretnym przypadku oddzielenie tych dwóch poziomów interpretacji wydaje się, że nie jest wielkim problemem. W sensie ścisłym, o istnieniu wyraźnych związków pomiędzy nauką i teologią można mówić dopiero od momentu powstania nauki nowożytnej. Chociaż już w średniowieczu, a nawet jeszcze wcześniej, w starożytności, refleksja teologiczna pojawiała się w kontekście analiz filozoficznych i quasi-naukowych, które w taki czy inny sposób wiązały się z obowiązującym w danej epoce obrazem świata. Już wtedy, w średniowieczu, czy nawet jeszcze wcześniej w starożytności, w uporządkowaniu harmonii i racjonalności świata przyrody, uczeni rozpoznawali wyraźny znak Bożego działania. Odczucie to wzmogło się wraz z narodzinami metody empiryczno-matematycznej, która na progu czasów nowożytnych pozwoliła z większą wyrazistością dostrzec niezwykłą subtelność tego działania Boga. Nic dziwnego, że Galileusz, Kartezjusz, Kepler i wielu innych twórców nowożytnej nauki, dla nich sam proces poznawania świata przyrody stawał się pewną formą doświadczenia religijnego. Intuicję dotyczącą związków zachodzących pomiędzy uprawianiem nauki i właśnie takim doświadczeniem najlepiej oddają znane słowa Einsteina. Cytuję. Einstein pisze tak. W każdym prawdziwym badaczu natury budzi się poczucie religijnego podziwu, gdyż nie potrafi sobie wyobrazić, by to on pierwszy wymyślił niezwykle subtelne związki łączące jego spostrzeżenia. Odkrycie czegoś, co dotychczas było nieznane, wywołuje w uczonym odczucia podobne do przeżyć dziecka, które usiłuje zrozumieć, w jaki sposób dorośli manipulują rzeczami. Koniec cytatu.
Jeśli cały wszechświat jest jednym wielkim śladem Boga, to znaczy, że tego typu śladu należy poszukiwać w skali największej z możliwych, to znaczy w skali kosmicznej. Bo właśnie w takiej perspektywie najłatwiej dostrzec racjonalny aspekt całości, o którym mówi Herder. Gdy rodziła się nowoczesna nauka, kosmologii we współczesnym tego słowa znaczeniu jeszcze nie było, ale mimo to uczeni tego okresu już wtedy doświadczali tego, co kilka wieków później Einstein określił mianem kosmicznego przeżycia religijnego. Warto w tym miejscu przywołać jeszcze jedną jego wypowiedź Einsteina, która w wyjątkowo trafny sposób określa charakter pracy naukowca, który usiłuje odczytać informację zakodowaną przez Stwórcę w racjonalnej strukturze Wszechświata, postrzeganego przez pryzmat właśnie kosmologii. Einstein pisze tak. Kosmiczne przeżycie religijne jest najsilniejszym, najbardziej szlachetnym motywem badań naukowych. Jedynie ten, kto zdaje sobie sprawę z ogromu wysiłku, a zwłaszcza oddania, bez których praca naukowa otwierająca nowe drogi byłaby niemożliwa, jest w stanie docenić siłę uczucia mogącego jako jedyne zrodzić taką pracę oderwaną od bezpośredniej praktyki życiowej. Jako głęboką wiarą w racjonalność wszechświata, jakim gorliwym pragnieniem zrozumienia choćby niewielkiego odblasku umysłu objawionego w świecie przyrody, musieli wykazać się Kepler i Newton, by całe lata samotnej pracy poświęcić wyjaśnieniu zasad mechanizmu nieba. Ci, którzy naukowe poszukiwania uczonych poznają jedynie od strony praktycznych zastosowań, mają zazwyczaj całkowicie błędne pojęcie na temat tego, co dzieje się w ich umysłach. Tylko ten, kto poświęcił swoje życie realizacji podobnego zadania, może zrozumieć, co inspirowało tych ludzi, dawało im siłę i pozwalało wytrwale dążyć do celu pomimo popełnianych błędów. Jedynie kosmiczne przeżycie religijne daje człowiekowi taką siłę. Koniec cytatu. W przytoczonym cytacie Einstein nie bez powodu odwołuje się do Keplera i Newtona. Obydwaj ci uczeni traktowali swoją pracę nad zbudowaniem poprawnej teorii wyjaśniającej mechanizm ruchu ciał niebieskich właśnie jako odczytywanie zamysłu Boga. Tego zamysłu, który jest zakodowany w matematycznej strukturze świata przyrody. Jeżeli chodzi o Keplera, to ze względu na jego dywagację z zakresu matematycznego mistycyzmu, który bazuje na przekonaniu, że geometryczna harmonia kosmosu jakoś odzwierciedla obecność Trójcy Świętej we Wszechświecie, to astronoma tego należy zaliczyć oczywiście do prekursorów fizjoteologii, która na dobre rozwinęła się za czasów Newtona dopiero. Natomiast w wypowiedziach Keplera można również znaleźć, oprócz argumentów fizykoteologicznych, również wiele cennych i metodologicznie poprawnych uwag, w których zawarte są intuicje dotyczące racjonalności i matematyczności Wszechświata. Zdaniem Keplera cechy te mają bezpośredni związek ze stwórczym działaniem Boga, który sam jest źródłem racjonalności i matematyczności. Prawa matematyki, którym podlega cały Wszechświat, są w swej istocie tożsame z umysłem Boga i dlatego istnieją odwiecznie i zarazem jest w nich obraz Stwórcy. Nic więc dziwnego, że odkrywanie tych praw jest równoznaczne z odczytywaniem myśli Boga. Pojmowanie Wszechświata w kategoriach wielkiego śladu Boga charakteryzuje również naukową myśl Newtona. Uczony ten w pewien sposób rozwinął poglądy Keplera dotyczące relacji Boga do świata przyrody. Od czasów Keplera powszechnie przyjmowano pogląd, zgodnie z którym Bóg projektuje matematycznie, jednakże same szczegóły tego matematycznego projektu cały czas pozostawały nieznane. Szczegóły te opracował dopiero Newton, który co prawda przez potomnych zapamiętany został jako twórca nowożytnej fizyki, ale oprócz samej fizyki z upodobaniem zajmował się również teologią. Według Newtona stwórca powołujący do istnienia świat przyrody postępował jak biegły w mechanice i geometrii matematyk, który określa charakter ruchów, oddziaływań pomiędzy wszystkimi elementami mechanizmu wszechświata. Opiera się przy tym stwórca oczywiście na logicznych i racjonalnych prawach matematyki. Matematyczność świata przyrody wskazuje na Boga, podobnie jak według Newtona, podobnie jak precyzja mechanizmu zegara wskazuje na kunsz zegarmistrza. W przypadku mechanizmu zegara świata. Precyzja nie jest jednakże absolutna i dlatego stwórca musi ten mechanizm co jakiś czas regulować. Na przykład musi stwórca zapewnić synchronizację ruchu planet albo musi zapewniać grawitacyjną stabilność całej materii Wszechświata.
Argumenty Newtona dotyczące szczegółów tej regulacji tego mechanizmu świata, to znaczy bezpośrednich interwencji Boga w świat przyrody, dzisiaj zalicza się do argumentów typowo fizjoteologicznych i z tego powodu te argumenty ocenia się oczywiście negatywnie. Jednakże na korzyść Newtona można zapisać to, że, pisze Heller, cytuję, instynkt uczonego nakazywał mu ze swoich ściśle naukowych prac usuwać wszystkie odniesienia do teologicznych przekonań. Koniec cytatu. Zaś te odniesienia, które już tam się znalazły u Newtona, nakazywały traktować jako elementy filozofii, a nie fizyki. Wiele wskazuje na to, że najwięcej argumentów dotyczących matematycznego zamysłu Boga można znaleźć u Einsteina. To właśnie za sprawą tego fizyka określenie the mind of God, oznaczające zamysł, czy wręcz umysł Boga, który się ujawnia w racjonalnym i uporządkowanym wszechświecie, stało się ważną kategorią, której nie należy pomijać w analizach z zakresu filozofii nauki i filozofii Boga. Co prawda, koncepcja Boga, pod jaką podpisywał się twórca tej względności, oczywiście różni się w zasadniczy sposób od tej, o której mowa w teologii katolickiej. Einstein najczęściej sam siebie zaliczał do panteistów, chociaż sam nie miał całkowitej pewności co do poprawności tej klasyfikacji. Ale sam argument dotyczący wszechświata pojmowanego jako ślad Boga można w jego tekstach rozpoznać bez większych trudności. Fizyk ten określał siebie mianem osoby głęboko religijnej, która wyznaje wiarę kosmiczną, to znaczy wiarę w rozum, który się przejawia w harmonii i racjonalności praw rządzących wszechświatem. Jeszcze jeden cytat z Einsteina. Pisze Einstein, moje pojmowanie Boga bierze się z głęboko odczuwanego przekonania o istnieniu wyższej inteligencji, która objawia się w dającym się poznać świecie. Sądzę, że podstaw wszelkiej trochę subtelniejszej pracy naukowej, u podstaw tkwi głębokie religijne przekonanie, że świat jest oparty na rozumie i może być zrozumiany. To przekonanie powiązane z głębokim poczuciem wyższego rozumu, który przejawia się w świecie doświadczenia, konstytuuje moje wyobrażenie Boga. Koniec cytatu. Przytoczony cytat, wiele innych utrzymanych w podobnym duchu można znaleźć u Einsteina bez problemu, jest wymownym świadectwem tego, w jaki sposób twórca teorii względności pojmował obecność Boga w świecie przyrody. Bóg, zdaniem Einsteina, jest rozumem świata, który decyduje o racjonalnym i zarazem matematycznym charakterze praw przyrody. Budowanie matematycznego formalizmu, dowolnej teorii fizycznej i nadawanie temu formalizmowi stosownej interpretacji, to znaczy odniesienie go do świata przyrody, to nic innego jak próba odczytania matematycznego zamysłu Boga zakodowanego w strukturze istniejącej realnej rzeczywistości. Nic dziwnego, że pojmowana w taki sposób praca uczonego jest formą doświadczenia religijnego, a świat przyrody opisywany matematycznym formalizmem teorii fizycznych staje się w tej perspektywie śladem Boga, który można dostrzec przez pryzmat metody matematyczno-empirycznej. Część trzecia, argument Ranera. Wiele argumentów za słusznością tezy Hellera można znaleźć nie tylko w koncepcjach filozoficznych i interpretacjach teorii ściśle naukowych, ale również w opracowaniach z zakresu samej teologii. Nie ulega wątpliwości, że teologiczna świadomość tego, jakie jest miejsce Boga w świecie przyrody, podlegała na przestrzeni wieków nieustannej ewolucji i że katalizatorem tej ewolucji bardzo często były właśnie teorie naukowe i koncepcje filozoficzne wyrosłe na bazie takich teorii. Wpływ nauki na teologię prowadzi niekiedy do rezultatów, które z metodologicznego punktu widzenia były błędne i błędy te, jak wspomniałem, pojawiały się zarówno po stronie nauki, jak i teologii. Dość powiedzieć, że wspomniana wcześniej fizykoteologia była uprawiana nie tylko przez ludzi nauki, ale również taką tendencję wykazywali sami teologowie do nadawania takiej interpretacji analizom ściśle naukowym. Druga połowa XX wieku przyniosła jednakże zasadniczą zmianę w podejściu teologów do tej problematyki. Po części zostało to spowodowane zaostrzeniem metodologicznych standardów określających granice pomiędzy poznaniem teologicznym i ściśle naukowym. Po części zaś tym, że teologiczna refleksja dotycząca transcendencji Boga i jego relacji do stworzonego świata zaczęła wyraźnie dostrzegać nieadekwatności takich rozwiązań, w których o obecności Boga, o działaniu Boga we wszechświecie orzeka się z taką samą łatwością, jak o obecności i działaniu przyczyn czysto fizycznych.
Karl Rahner, jeden z najbardziej znanych współczesnych teologów, zauważa, że metafizyka chrześcijańska co prawda zawsze wiedziała o zasadniczej transcendencji Boga względem świata przyrody, ale nie dość mocno i nie dość wyraźnie tą prawdą żyła i tę prawdę wypowiadała. Istotnym powodem tego stanu rzeczy było to, że jeszcze do niedawna obowiązujący obraz świata był na tyle prosty, klarowny i oparty na zdroworozsądkowych wyobrażeniach, że, jak pisze Rahner, w konkretnym odczuwaniu Bóg stawał się mimo wszystko niemal częścią świata, która wprawdzie jest w niebie, lecz niebo było to również homogenicznym przedłużeniem przestrzeni światowej. Koniec cytatu. Prostota tego obrazu sprawiała, że Bóg starał się działać poprzez zdarzenia i zjawiska przyrodnicze w sposób niemal namacalny, nie jak przyczyna transcendentna, ale jak rzecz należąca do świata przyrody. Zmiana obrazu świata, spowodowana m.in. gwałtownym rozwojem nauk ścisłych, w ten sposób wymusiła zmianę interpretacji teologicznej. W tym sensie, że interpretacja ta została oczyszczona z upraszczających i nieadekwatnych elementów, które przypisywały Bogu własności charakterystyczne dla obiektów czysto fizycznych. Rahner pisze tak. Dzisiaj na skutek zmiany i niezmiernego pogłębienia się obrazu świata jest już inaczej. Świat stał się wielkością zamykającą się w sobie, a nie jakby otwartą w pewnych punktach i przechodzącą w nich Boga, ani doświadczającą w jakichś pojedynczych, możliwych do obserwowania miejscach pchnięć boskich. Tylko jako całość, w sposób bardzo mało rzucający się w oczy, wskazuje ku Bogu jako ku swemu a priori. Świat ten, jako całość, wypowiadając się o sobie, mówi o Bogu tylko milcząc, tylko poprzez niewypowiedzenie ostatniego słowa. Koniec cytatu. Jak widać, wymowa argumentu Rahnera jest identyczna do tej, która charakteryzuje analizy Hellnera. W świecie przyrody nie można dostrzec śladów Bożego działania, ponieważ cały świat jest jednym wielkim śladem Boga i tylko jako całość wskazuje na Boga, który nie jest jego częścią, ale przyjmowany milczącym założeniem a priori. Nic dziwnego, że wszystkie próby dopatrywania się w zjawiskach przyrodniczych bezpośredniej interwencji Boga z góry skazane są na niepowodzenie. Owszem, świat przyrody mówi o Bogu, ale paradoksalnie mówi przede wszystkim poprzez swoje milczenie. Milczenie zaś jest taką formą wypowiedzi, którą współczesnemu człowiekowi trudno usłyszeć, zwłaszcza wtedy, gdy koncentruje się on na szczegółach obrazu świata, a nie na całości i gdy na kolejnych etapach, jak pisze Rahner, badawczego dążenia świata napotyka na świat tylko i tylko na świat, na nic więcej. Stosunkowo łatwo, zauważa Rahner, potraktować nieobecność Boga w szczegółach tego obrazu w kategoriach doświadczenia ateizmu, podczas gdy w rzeczywistości jest to jedynie doświadczenie tego, że Bóg nie jest elementem składowym obrazu świata, czyli że, cytuję, z drewna tego świata nie da się wystrugać sobie żadnego obrazu Boga. Koniec cytatu. Jakie konsekwencje ma ten fakt dla teologii? W jaki sposób i w jakim zakresie powinni go uwzględnić w swoich badaniach uczeni, którzy dostrzegają wagę i doniosłość tej problematyki? Pytanie to jest tym trudniejsze, że do grona tych uczonych należy zaliczyć nie tylko teologów, ale również przedstawicieli nauk ścisłych, którzy wierzą w to, że za uporządkowaniem i racjonalnością świata przyrody stoi Bóg i którzy próbują uzyskać spójny obraz świata uwzględniający zarówno interpretacje ściśle naukowe, jak i teologiczne. Zdaniem Rahnera uczeni ci powinni przede wszystkim zaakceptować wspomniane powyżej doświadczenie pozornej nieobecności Boga w poszczególnych elementach składowych obrazu świata, pamiętając o tym, że nie ma ono nic wspólnego z prawdziwym ateizmem. Muszą oni również wystrzegać się pokusy łatwej apologetyki, która, jak wiadomo, w przeszłości wielokrotnie prowadziła do tego, że próbowano Boga na siłę wciskać w antropomorficzne wyobrażenia, dopatrując się dowodów jego bezpośredniego działania w zjawiskach i własnościach świata przyrody. Prawdziwa synteza nauki i wiary może dokonywać się tylko za cenę zwiększenia niewyobrażalności. To jest wyrażenie Rahnera. Niewyobrażalności twierdzeń teologii i oddestylowania ich z obrazu świata. W ostatecznym rozrachunku proces ten jest jednakże dla teologii zdobyczą, a nie stratą. Rezygnacja ze zdroworozsądkowych i przestrzenno-czasowych przedstawień Boga pozwala bowiem wyraźniej ujrzeć Jego wielkość i transcendencję, a także uniknąć niebezpieczeństwa związanego z naiwnym sprowadzaniem rzeczywistości nadprzyrodzonej do poziomu świata fizycznego. Podsumowanie. Charakterystyczną cechą współczesnej nauki
ściśle rzecz ujmując, nauka od samego początku była naznaczona tą własnością, ale w ostatnich dekadach się ujawnia ona w sposób szczególnie wyraźny. Tą cechą jest to, że formułowane przez nią rozwiązania wszystkich istotnych problemów zagadnień wydają się niekompletne. W tym sensie, że prowadzą do pytań, które wykraczają poza własną dziedzinę nauki. Sytuacja ta przypomina poniekąd trudność ujętą w twierdzeniu Goetza, z którego wynika, że w pewnych przypadkach ostateczne rozstrzygnięcie określonych kwestii w ramach danego systemu jest możliwe tylko przy wykorzystaniu informacji zaczerpniętych spoza tego systemu. Jednym z najistotniejszych zagadnień z zakresu filozofii nauki, do których można odnieść tę intuicję, jest problem ostatecznych podstaw racjonalności i matematyczności świata przyrody. Rozwiązanie tego problemu z oczywistych powodów ma fundamentalne znaczenie dla całej nauki, ale żadna z teorii naukowych sama w sobie rozwiązania tego nie może dostarczyć, a zatem należy go poszukiwać na zewnątrz. Wiele wskazuje na to, że niemal wszystkie punkty styczne pomiędzy nauką i teologią naznaczone są właśnie tym zagadnieniem. Większość znanych z historii konfliktów i sporów pomiędzy przedstawicielami tych dwóch dziedzin przynajmniej pośrednio zawsze dotyczyła tego, w jaki sposób należy wyjaśniać racjonalność świata przyrody i w jakim zakresie należy w to wyjaśnianie włączać Boga. Propozycja Kellera dotycząca traktowania wszechświata w kategoriach wielkiego śladu Boga, który można zauważyć zwracając uwagę nie na konkretne zjawiska i własności przyrody, ale na racjonalny aspekt całości, jest zapewne z wielu względów koncepcją interesującą, wartą uwagi. Z jednej strony pozwala ona uniknąć metodologicznych i teologicznych błędów związanych z próbą pochopnego wkładania Boga do obrazu świata i traktowaniem Boga w kategoriach przyczyn naturalnych. Z drugiej strony stanowi ona spójny argument łączący ze sobą intuicję, zarówno zawarte w analizach i opisach fizyków usiłujących odkryć zamysł Boga, jak i w pracach teologów, którzy wskazują na radykalną transcendencję Boga względem fizycznej rzeczywistości i na zasadniczą niemożność sformułowania jednoznacznego, ale zarazem wyczerpującego opisu, takiego, który byłby oparty jedynie na podejściu zdroworozsądkowym, opisu interakcji Boga ze światem przyrody. Ideę Hellera z całą pewnością warto dalej rozwijać. W szczególności sugestia ta odnosi się do problemu racjonalnego aspektu całości, o którym wspomina Heller. Wydaje się, że kwestie te warto byłoby rozpatrzyć w kontekście zagadnienia symetrii odkrywanych przez fizyków na niemal wszystkich poziomach uorganizowania materii, a także odnieść ją do problematyki niezrozumiałej skuteczności języka matematyki w formułowaniu praw fizyki. Ciekawym zadaniem byłoby też podjęcie próby sprowadzenia tej idei do metodologicznie poprawnej wersji teorii inteligentnego projektu, w której projekt dokonuje się nie na poziomie poszczególnych struktur przyrody ożywionej czy nieożywionej, ale na poziomie racjonalnej matrycy świata. Wydaje się, że program poszukiwania przejawów racjonalnego aspektu całości mógłby w istotny sposób ubogacić analizy interdyscyplinarne dotyczące zagadnień z pogranicza nauki, filozofii i teologii. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo i prosimy o pytanie. Tak, wiadomo jest taka, że naturalizm teologiczny wcale nie musi być materializmem. To jest taki powszechny pojęcie, stare błędy w ustawieniu. A to by miał dalej inny jako konkretne przedmioty, nie fizyczne, ale naturalne. Ale to jest oczywiście drobiec. Natomiast moje poważne zastrzeżenie wiąże się z czymś rozumiem. Po pierwsze, no zgoda, że można znaleźć wypowiedź Einsteina, Newtona, Kepler'a i innych. Ale termin Bóg znaczy zupełnie co innego w tych wypowiedziach, co zresztą pan podkreślił, ale to i wnioski z tego mogą być już. To są właściwie relacje z poglądów określonych naukowców. Tak, no, ale ja... Można im przeciwstawić wypowiedzi tych, którzy są to inaczej. No, Laplace na przykład, większość francuskich uczonych takich poglądów na temat religijnego aspektu swoich badań pewnie nie wypowiedziała. Ja to tłumaczę kulturowym charakterem nauki francuskiej, no a takim krajom żyli doświadczony stosunkowo szybko i dość radykalnie. No tam jest zresztą, są też przypadki wątpliwe, prawda, no Darwin na przykład. Są wypowiedzi, które można tak podać jako, nazwijmy to,
związane z tym śladem, a są też wypowiedzi, które temu przeczą. Więc nie wiem, jakie wnioski z tego można wyprowadzać. To znaczy, rozumiem, że można prowadzić wniosek taki, że taki a taki człowiek, tak a tak myślał, tak a tak mówi. Natomiast mocne wnioski ontologiczne wydają mi się wręcz trudne do sformułowania. Podobno 90% współczesnych biologów to są agnostycy czy ateiści, ogólnie rzecz biorąc 60% przyrodników. No i co ma z tego nigdy wynika? Nic nie wynika poza stwierdzeniami socjologicznymi. Natomiast czy da się powiązać logicznie nawet ideę kosmosu z śladem jakiejś ilości transcendentnej wobec tego, to ja mam sobie tego poważną wątpliwość. Bardzo poważną. Znaczy, ja akurat mówiłem, taki wniosek bym nie wyciągał, ale nie mam nic przeciwko oczywiście konstrukcjom, tylko sugerowałbym samoograniczanie. Na przykład zdziwiły te wypowiedzi Ranera. On wie, co to jest prawdziwa ateizm, nie będąc takim człowiekiem. Wie, że na przykład ten ateizm uczony to jest nic innego, jak to, że oni nie mogą czegoś zrobić na podstawie fragmentarycznych informacji, które posiadają. No to ja bym powiedział odwrotnie tak samo. No na jakiej podstawie Ranner twierdzi, że istnieje byt transcendentny, skoro jego informacje o świecie są informacjami nader fragmentarycznymi. To już jest pętla semantyczna. Bytu, to jest strasznie trudno rozerwać. Może warto byłoby z drugiej strony, ale sobie takich ludzi jak Dawkins na przykład, którzy podzielają moje doświadczenia, w postaci radykalizmu i na przykład księdza. Nie widać specjalnego konfliktu między tymi postawami. Ale szanowną uwagę słowo religijność i słowo Bóg w rozmaitych kontekstach znaczące innego. Można znaleźć tekst Einsteina, wypowiedzi, do których zaprzeczam tym wnioskom, które podobne wahania miał mistrz Einsteina, czyli Benedict Spinoza. Też nie bardzo u niego jest jasne właściwie, co to jest ateistyczne. To mogę przyjąć tylko wypowiedź pana profesora jako osobistą deklarację taką trochę filozoficzną. No, musielibyśmy oczywiście tutaj polemizować znowu, natomiast moim tutaj zamiarem nie było przeprowadzenie żadnej polemiki, tylko zaprezentowanie pewnej idei i znalezienie argumentów przemawiających za tą ideą. Wydaje się mi, że oczywiście możemy teraz się spierać i na przykład sprawdzać, nie wiem, właśnie w taki sposób, których argumentów jest więcej, czy ilu fizyków, czy tam uczonych wydało się za taką interpretacją, czy za inną. Natomiast no, argumentem jednak jest to właśnie, że taka była interpretacja Einsteina czy Newtona. Natomiast to, że oni oczywiście mieli inną koncepcję Boga, no to tak jak inni starałem się zauważyć, że to nie jest to samo. Natomiast mogę tylko przyjąć właśnie pana tutaj wypowiedź jako oczywiście słuszną uwagę dotyczącą tego, że są możliwe różne interpretacje pewnych boję się użyć słowa faktów. Wczoraj mówiliśmy o filozofii Brzezińskiego. Brzeziński mówi, że to jest pewien fakt taki właśnie, że matematyczność, że metoda matematycznego opisu świata przyrody jest skuteczna. I teraz matematyczność przyrody, czy racjonalność świata przyrody domaga się wyjaśnienia. No i pewnie teraz tę dyskusję trzeba by na te tory przesunąć. W jaki sposób wyjaśnić czy uzasadnić matematyczność świata przyrody, czy racjonalność świata przyrody. Tylko, że oczywiście to jest, wiesz, nie jest kompetentny,
rozpoczynania takiej dyskusji, bo oczywiście to jest dyskusja, która toczy się przez 20 wieków i no, my możemy co najwyżej tę dyskusję jakoś obserwować i ewentualnie opowiadać się za jednym czy za drugim rozwiązaniem. Teraz mogę powiedzieć na ten temat. Pan profesor Stern chciał zadać. Tak, może proszę do mnie, bo jak pan profesor Baleński, to nie może dzielić po pewnym sensie, nie tylko w takim względzie logicznym, ale ja mówię o sile uzasadnienia chciałbym, no to jest też jakby kontynuacja. Ja staję w stosunku do tej tezy bardzo pięknie brzmiących, że całość jeszcze głównie ślady Boga, tak? No ja dokładnie reprezentuję, to jest na całkowicie przeciwnie. Odrzucam cały, zawsze, odkąd ja zacząłem racjonalnie myśleć, uznałem, że mam tylko szczegół, fragment, że tylko jego ogarniam, jego mogę uzasadnić i poznać. I gdybym, oczywiście mówię tu warunkowo, jeśli w ogóle, no to tylko szczegół pozostawię jakiś tam mowa. I wobec takiego jakby zestawienia, to mógłbym powiedzieć, no, jedna z tych tez, no, oczywiście książku opowiada się za tą tezą taką bardziej, prawda, no, tym uogólnieniem, że to całość przemawia jest zarówno ksiądz profesor Heller, jak i ksiądz. Ale jaka jest siła uzasadnień, bo ja mówię często w przypadku młodych ludzi, doktoratów, habilitacji, to są często fajne i ciekawe tezy. Tylko jak je zaprzeczę, tam drugą tezę odwrotnie, to siła uzasadnienia tej tezy odwrotnej jest dokładnie tak samo dobra, to tak samo zła jak tego. I tutaj mam właśnie taki przypadek. Raz, dlatego, że powiem inaczej myślę, moje prawo. Dwa, że moje uzasadnienia pewnie zawierają masę dziur dla tego nominalizmu mojego, podobnie jak księdza Chorzyńskiego. To, że kiedyś widzi jakiś argument czarowny, czy typ uzasadnienia, które by dało pierwszeństwo w tym wypadku na przykład tej tezy, gdzie o całości jako prezentowi dowodzi na istnienie. Tak, ale pan... Poza teologicznym oczywiście, no bo na teologii się konkretnie nie znam, mówię o filozofii. Tak, tylko że bo pan mówi, że można też równie przekonujące uzasadnienie tezy przeciwnej sformułować, tak? Ale mówi pan, że to będzie uzasadnienie filozoficzne, tak? To nie będą argumenty, argumenty empiryczne, tylko filozoficzne. No, filozoficzne. No właśnie, tylko wydaje się, że tutaj, jeżeli chcemy zachować spójność taką metodologiczną poprawność, to powinniśmy postawić na płaszczyźnie tych argumentów filozoficznych tylko. I wydaje się, tutaj ja cały czas wracam do tego samego, tego co wspomniałem przed chwilą. Wydaje się, że problem usprawiedliwienia czy wyjaśnienia racjonalności świata, świat mógłby być jakikolwiek. Zresztą nie jest to chyba też tutaj problem tylko filozofów takich klasycznych, bo też wielu filozofujących fizyków czy uczonych, którzy uprawiają nauki ścisłe, też zmaga się z tym zagadnieniem, dlatego że odwołując się do praw przyrody, potrafią wyjaśnić, no, powiedzmy wszystko, ale sami dlaczego prawa przyrody są takie, a nie inne, no tutaj oni sami czują, że to jest, no to już jest filozofia, tak? Czyli muszą poszukiwać wyjaśnień czy uzasadnień jakichś filozoficznych. To już jest jakiś metapoziom, inny poziom. A co to znaczy uzasadnienie filozoficzne? Czyli inaczej mówiąc, no wydaje się, że tutaj mam wrażenie, że z takim stanowiskiem, że racjonalność, o której mówimy, czy o której ja mówiłem, jest pewnym nagim faktem, który po prostu nie wymaga żadnych uzasadnień, tak? Czy to jest poprawna moja interpretacja? Nie oceniam poprawność. Nie, ale pytam, czy ja interpretuję poprawnie pana stanowisko? Czy pana stanowisko poprawnie interpretuje? Ponieważ, no bo jeżeli uznamy, że to jest nagi fakt, który nie wymaga dalszych żadnych wyjaśnień, no to równie dobrze, to wszystkie argumenty, które ja przywołałem, na przykład Einsteina, one też są niesłuszne. Moglibyśmy powiedzieć Einsteinowi, nie należy pytać, nie należy się zastanawiać nad tym, czy to rzeczywiście jest jakaś racjonalność, czy to przemawia, nie przemawia, czy to religijne poczucie kosmiczne, o którym mówi Einstein, to też jest pozbawione. Siostro profesora, ja mogę zrozumieć. Ja tylko jedną uwagę, mianowicie wszystkim Jurek, ja bym sformułował tę tezę inaczej. Oba przeciwne stanowiska cechuje brak uzasadnienia. Jeżeli uzasadnienie się rozumie w kategoriach empirycznych, to jest wszystko
tak, płaszczyźnie pewnego dyskursu filozoficznego. Ale księdza, to nie jest, wielu mnie zobaczy, że świat jest matematycznie irracjonalny. A może jest tak, że my go tak ujmujemy? Może jest tak, że ta matematyczność na przykład bardzo prościutka, a my jej nadajemy dzięki swojej matematyce taki wyrafinowany charakter. To był, ja niestety nie mogę odpowiedzieć na tej dyskusji, ale to był wieczny spór mój z arcybiskupem Życińskim. On mówił, świat jest matematyczny, no i tego nie wiesz. Wiemy tylko tyle, że potrafimy świat matematycznie ująć. Ale ja myślę, że jest jakaś rudymentarność matematyczna świata, ale to nie jest znowu takie. Ale nawet jeżeli uznamy, że świat nie jest matematyczny, ale tylko, jak pan tutaj mówi, właśnie matematyka nadaje się do opisu świata, tak? Czy też to nawet wtedy pozostaje to niewyjaśnionym problemem. Dlaczego tak jest? Dlaczego matematyka skutecznie przybliża czy opisuje świat? I to już jest ten problem właśnie filozoficzny, o którym ja tutaj mówiłem. Racjonalność świata. Czy on jest istotny, czy nie? No to już jest pewnie kwestia interpretacji. No. Ale stanowisko jest takie, że jest. Zresztą ja tutaj referuję poglądy się za profesora Kellera, więc nie. Ja tylko chciałem wyjaśnić, dlaczego to jest takie stanowisko. Znaczy tutaj można powiedzieć, że nasz umysł jest częścią świata i matematyczność jest taka matematyczność świata. Oczywiście to nie jest taka prosta, liniowa część o matematyczności, jak opisujemy prawa przyrody, a natomiast ja mam pytanie do księdza Hellera i dokładnie do ciebie. No bo skoro przyjmując, że prawda jest lokalna, w sensie językowym, czyli poznajemy lokalnie, no to czy ten świat jest całościowy, czy częściowy, czy też częścią? Zbyszka potrafi odpowiedzieć, ale raczej to będzie komentarz do tej wypowiedzi. Dyskusja weszła na problem odwiecznienia, mianowicie dowodów na istnienie pana Boga, czy jest, czy go nie. Otóż to jest temat, który mnie rzeczywiście od dawna, od wielu lat interesował. I przede wszystkim tu warto zastanowić się nad tym, co to jest dowód. Dlatego, że jest tu na temat dowodu, istoty dowodu, że ma tyle poglądów, co na istnienie Pana Boga. Więc niewątpliwie pojęcie dowodu przeszło bardzo wielką ewolucję od czasu, kiedy Tomasz, który Filipe Wille, nawet nie nazwał dowodami, ale się powszechnie tak nazywa, aż do dziś to jest zupełnie co innego. Na pewno używa się słowa dowodów różnych, zależnie oczywiście od różnych językowych układów odniesienia ludzie. I to jest temat, który ja myślę, że ktoś kiedyś trzeba rewolucję pojęcia dowodu i zastosowanie pewnie do tego, o czym mówiliśmy. Mnie się wydaje, że gdy dyskutujemy problem teizmu, Boga czy nie Boga, interpretacji świata jako całości, to mnie się zawsze wydaje, zwłaszcza taki głos, jak z profesorem Wolińskim przed chwilą, bo że my znajdujemy się na bardzo bliskich pozycjach. Że właściwie człowiek racjonalny nie może zaprzeczyć istnienia, to jest trochę prowokacyjne słowo, ale jakkolwiek to nazwiemy, ja użyję tradycyjnego, istnienia absolutu. Wiemy, że coś jest, że coś jest racjonalne, czy nie, czy w takim, czy innym sensie jest i to jest coś, co jest większe od nas, na to obejmuje i tak dalej. Tego nie przeczymy. Jest problem i tu nas różni interpretacja tego absolutu. Czy to jest coś w sensie ateistycznym, czy w sensie teistycznym, czy jeszcze w jakimś innym, bliżej nieokreślonej tajemnicy i my próbujemy na różne sposoby to wyartykułować. Ja mam taką wizję właśnie, inni mają inną, ale ja odnoszę wrażenie, że odpowiedź kryje się w tym,
absolutnie nie kwestionujemy. Nie pytamy, czy on jest, tylko jaki on jest. Jak się go interpretuje? Dlaczego ma to? Bo ksiądz przyjmuje jako oczywiste założenie, że każdy z nas z tym się rodzi. No ja nie. Ja uważam, że absolutnie istnieje. Wszystko jest jakąś zgodnie. Może tak, że po prostu utożsamia pojęcie absolutu, profesjonalnie jest nie Pana Boga. A ja utożsamiam absolut z tym, co dla Pana Profesora jest oczywiste, że nie może być, że jest. To może być otaczający świat, może być ja, mogą być jakiś zespół idei, ale no, nie można nie przyjąć. To jaki byłby kompletny solipsyzm, gdybyśmy nie przyjmowali istnienia absolutu. Oczywiście ono może być minimalistyczne, maksymalistyczne, różne. Globalne układy odniesienia. To jest jakoś zależne od pojęcia mojego układu odniesienia. Jest to jedno z wielkich pytań filozoficznych, a pytania wielkie filozoficzne mają to do siebie, że są ważniejsze od odpowiedzi często. Ale jeszcze inny komentarz do tego, co Tadeusz nam przedstawił, że ta koncepcja, którą przedstawił, jest bardziej zaadresowana do teologów niż do ludzi niewierzących i poszukujących Pana. Żeby zilustrować, co mam na myśli, odwołam się do czegoś, co no, dzisiaj rano wstrząsnęło. Dowiedziałem się od jednego z wykształconych księży, że ktoś napisał pracę doktorską. Nie wiem, czy ona była pisana i to, ale może się spróbuję dowiedzieć, której udowodnił, że arcybiskup Brzeziński był kryptoteistą, że de facto nie wierzył w Pana Boga. Że tak, że on unika Pana Boga i że tam nie ma, że nie ma w jego wypowiedzi Pana Boga. No właśnie, ale domyślnie, że nie znam tej pracy, ale jest charakterystyczne, że takie pan w ogóle nie mógł napisać. Ale na podstawie urolnika. Jakie poglądy mają w Polsce w XXI wieku? Ale to bardzo nie znam tej pracy, ale jest strzał między tymi książkami nie żyje. Ciekawe się dzieją. Semantyczne, dlatego opisane przez Michała, jako pewna epistemologiczna.
naprawdę zajmie się będą monotologiczną. Mówiąc inaczej, ja nie wiem, czy jestem dobrze zrozumiały, ale pojawił mi się taki problem, że przypadkiem nie jest tak, że my poszukujemy pewnej matematyki, już jest bardzo daleko idąca ontologiczna interpretacja, że my poszukujemy jakiejś matematycznej struktury, podczas gdy w istocie prawdziwej jedynej, do której dążymy, podczas gdy ta struktura sama sobie jest zrelatywizowana do języka, na którym jest wyrażona. Czyli znowu dochodzimy do sytuacji, w której nie ma jednej prawdy, tylko prawda, która jest zależna od języka, w którym będziemy ją rozważać. Czy ksiądz mógłby skomentować to, bo może ja powiem jakiś błąd tutaj w tym myśleniu, ale... Jak już teraz jest, natomiast no, moim zdaniem no, możemy interpretować, na przykład jest kierunek zwany dzisiaj strukturalizmem, który mówi o tym, że właśnie teorie fizyczne budują pewne struktury matematyczne. No i możemy zinterpretować to w ten sposób, że te struktury matematyczne, one są elementem pewnego języka matematycznego. Tak naprawdę one nie mają żadnej ontycznej realności, tylko że to jest no, element języka. Jeżeli dobrze zrozumiałem, o to chodzi, taka interpretacja pana, tak? Znaczy, przechodząc mówiąc o tym, że świat jest matematyczny, mówiąc o tym, że podstaw ontologii konstrukcji tego świata jest konstrukcja matematyczna, zaczynamy przenosić język na ontykę, tak, na ontologię tego świata. Zaczynamy mówić, że świat jest językiem w jakimś sensie, językiem matematyki. Być może mój błąd polega na tym, że dokonuje tego przeniesienia ontologicznego. Ale jeżeli by tak było, to wtedy te efekty semantyczne stają się ontologicznymi, dlatego nie ma coś mówić o prawdzie, jako zupełnie zrealizowanej do języka. No tak, ale to równie dobrze, wtedy wszystkie problemy ontologiczne można byłoby sprowadzić do semantyki tylko i mówić o tym, że tak naprawdę, no ale to już z tego co wiem, to już no, to był problem neopozytywistów, tak, że tak naprawdę wszystkie problemy ontologiczne czy metafizyczne, one są w rzeczywistości, sprowadzają się do semantyki. Tak mi się wydaje, że to już, że to była taka interpretacja, tak? Jest to bardzo duży skutek na ten etapie, jakby wypala sama pracę, no i tutaj cały czas dotykamy tej podstawowej no, dyskusji, a nie rozstrzygnięta, czy rzeczywiście ma ten platonizm, czy nominalizm. To jest ten spór nierozstrzygnięty, czy matematyka istnieje sama w sobie, jako, czy ma realny istnieje, czy tylko istnieje jako zbiór nazw, nominalizm czy realizm. No tutaj Michał się opowiada za platonizmem takim matematycznym, z tego co wiem, tak? To jest interpretacja po prostu pewnie. Znaczy, ja mam bronić, właśnie eksplikować swoje poglądy, to dla mnie matematyka jest czymś więcej niż językiem, bo jeśli ja mówię o jakiejś tam, powiedzmy, tej matrycy świata, jak chciał Rzeciński, to nie rozumiem często, że to jest matematyka ta, którą my formujemy w naszym języku, w naszych podręcznikach, czy na pomocy naszych symboli. Raczej bym widział, że to jest właśnie tak trochę ontologicznie bym to interpretował, jako, chciałoby się powiedzieć, zbiór, ale to na pewno nie jest zbiorem w sensie technicznym, tylko jakaś wielka przestrzeń struktur, które nie właśnie nie, one wykraczają poza język, a nasze teorie matematyczne, powiedzmy jakąś tam tworzę teorię kategorii czy czegoś, ona ujmuje czy przybliża pewne fragmenty tego tamtego wielkiego pola struktur. Gdy ja mówię o tym, że powiedzmy Pan Bóg jest matematyką, to nie mam na myśli tych naszych przybliżeń, tych reprezentacji, tylko to, co one reprezentują w różny sposób, często pewnie też nieudolnie, więc no, tak bym to jakoś widział. Ale oczywiście to są pewne wizje ontologiczne i obraz. Cały czas poruszamy się na granicy stosowalności naszych pojęć, na granicy, na brzegu metody, ale czasem nawet już poza tym brzegiem i jakąś tajemnicy jednak, którą sami